Szanowni Państwo, drodzy słuchacze, może to być lekko zaskakujące to, że akurat widzimy tego typu obraz tutaj na rzutniku. Można byłoby przypuszczać, że na konferencji poświęconej bezpieczeństwu w internecie nie do końca bezpieczne są urządzenia, które tutaj działają i może jakieś muzeum spróbowało... Nie słychać? Teraz lepiej? Że może jakieś muzeum tutaj przejęło konsolę nad komputerem i coś próbuje narzucać. Ale to nie jest sprawa przypadkowa, że ten obraz tutaj się pojawił. To jest oczywiście płótno Hansa Memlinga, sąd ostateczny, wisi u nas w Polsce w Muzeum Narodowym w Gdańsku. I na ten obraz, on ma wiele znaczeń, które można byłoby przypisać do tematyki, którą się dzisiaj będziemy zajmować, którą się zajmujemy od samego rana. Mianowicie może być pojmowane jako pewna alegoria dobra i zła. To jest jak najbardziej aktualny temat. Mówimy o różnych przykrych rzeczach, jakie mogą się wydarzyć w internecie, jakie o czynach ludzi, którzy różne tam treści zamieszczają. Może, oczywiście jest to alegoria dobra i zła pochodząca z tradycji chrześcijańskiej, może ten obraz być pojmowany też jako pewna przestroga dla tych wszystkich osób, które dopuszczają się złych rzeczy w sieci, czyli takie ostrzeżenie przed tym, co może kiedyś nastąpić, ale ja zasadniczo chciałem się skupić na tym, że są tutaj przedstawione ciała, ludzkie ciała, w sytuacjach bardzo upokarzających. Tutaj widzimy oczywiście w prawej części, tej części obrazu najwięcej upokorzeń, najwięcej takich scen drastycznych. Jakby jest to potwierdzenie tego, że w historii sztuki, we wcześniejszych epokach nie stroniono od ukazywania ludzkich postaci w sytuacjach takich bardzo nieprzyjemnych, takich dosyć drastycznych. Tak szybciutko chciałem przedstawić kilka innych obrazów, które przedstawiają właśnie człowieka, takie okrucieństwo jakby zbiorowe. To jest też kolejny sąd ostateczny Jana van Eycka. Kolejny obraz to jest płótno Albrechta Dürera, 10 tysięcy męczenników. Inny obraz to znowuż też taki, tutaj przechodzimy już do okrucieństwa indywidualnego, to znowuż jest Sprawiedliwość Ottona III, Dirka Bouts'a. Kolejne obrazy, no to męczeństwo świętego Sebastiana, też widzimy, jak człowiek wystawiony na pewne pośmiewisko, wystawiony na widok publiczny, jest dręczony przez oprawców. To płótno znowuż Caravaggia, Abraham odcinający głowę Izaakowi. Tutaj mamy kolejne płótno, kiedy już Bartolomeo Manfrediego, Mars pokonuje Kupida. Myślę, że teraz chciałbym pokazać też dwa inne obrazy, które nawiązują do tego, czym się zajmuje Rzecznik Praw Dziecka i można byłoby przypisać jakieś dodatkowe znaczenia tym płótnom. No to lanie. To było pokazywane w sztuce. To jest płótno François Claudiusa Comte Calixa. Jak wiemy, dzisiaj mamy odpowiednie przepisy, które zabraniają czynienia, uskuteczniania tego typu praktyk. Inny dosyć szokujący, ale piękny obraz to znowuż Maxa Ernsta, Madonna kacąca dzieciątko. Nie wiem, czy Państwo kiedyś się spotkali z tym obrazem z 1926 roku. Myślę, że odważne ujęcie tematu. Dzieci były pokazywane w sytuacjach niebezpiecznych, to znowuż Wojciech Kossak, Orlęta Lwowskie, taki tytuł nosi ten obraz. No i już ostatnie dzieło, to znowuż Artura Grottgera, Dziewczynka z owocami. Myślę, że spokojnie moglibyśmy przypisać pewne aktualne znaczenie temu obrazowi i potraktować go jako doskonałą reklamę
świeżych warzyw dostarczanych bezpośrednio do domu odbiorcy. A myślę tutaj w takiej szerszej perspektywie o zjawisku modelingu, kiedy to właśnie dzieci są prezentowane w takich, no powiedzmy, dorosłych pozach i to ma na celu skusić widzów do dokonywania jakichś zakupów. Proszę Państwa, no, tematem zasadniczym będzie godność, ochrona godności dziecka w sieci. Na przykładzie dwóch spraw, które wpłynęły do Rzecznika Praw Dziecka. To były sprawy powiązane z tematem godności w ten sposób, że w pierwszym przypadku doszło do naruszenia wizerunku dziecka, natomiast w drugim przypadku doszło do naruszenia godności dziecka poprzez zamieszczenie na portalu Facebook dosyć nieprzyjemnych komentarzy. Jak się te sprawy potoczyły, to zaraz ja Państwu opiszę. Jeszcze jakby nawiązując do spraw sztuki i historii sztuki, dlaczego akurat się znalazły tutaj na tej konferencji tego typu płótna. No, chciałem pokazać, że temat naruszenia, temat pokazywania ciała ludzkiego w różnych takich upokarzających sytuacjach nie jest tematem nowym. On w historii sztuki był zakorzeniony, artyści ukazywali, tworzyli wizerunki ludzi dręczonych, upokarzanych, kaleczonych, ale to, że była to sztuka, nadal jest, nie budzi to jakiegoś społecznego oporu, nie rodzi chęci podejmowania jakiejkolwiek interwencji w tego typu sprawach. Mogę powiedzieć, że temat relacji właśnie moralności i sztuki bardzo ciekawie opracowała nasza polska badaczka zagadnień moralności, profesor Maria Ossowska. Na ten temat pisała i właśnie też mówiła o tym, o takich dwóch postawach różniących artystę i różniących osoby, powiedzmy, zachowujące się przyzwoicie, mianowicie to, że artysta ma więcej wolności i może pewne normy moralne łamać. No to jest zagadnienie dosyć interesujące. Tutaj to, co przed chwilą Państwu powiedziałem właśnie na temat odbioru tych dzieł sztuki. Co jest tutaj istotne? Mianowicie chodzi o okoliczności udostępnienia publiczności obrazu pewnych postaci właśnie upokarzanych, pokazywanych właśnie w zawstydzających momentach. Mianowicie jeżeli to z okoliczności tych wynika, że wizerunek ten nie ma na celu wyrządzenia krzywdy konkretnemu człowiekowi, a jest wyłącznie jakimś dziełem właśnie artystycznym, to mamy świadomość, że nie trzeba podejmować żadnych działań, nie trzeba żadnych podejmować kroków. Natomiast odmiennie sprawa się przedstawia, jeżeli obraz, wizerunek umieszczony publicznie, na przykład w internecie, przedstawia konkretne krzywdzone dziecko. Wtedy rzeczywiście taka sprawa może być przedmiotem badania przez właściwe instytucje, może też trafić właśnie do Biura Rzecznika Praw Dziecka. Przejdę teraz do tej sprawy, która wpłynęła, tej sprawy takiej wizualnej, która została zgłoszona Rzecznikowi Praw Dziecka. Może tak na wstępie powiem Państwu, że do Rzecznika trafia bardzo dużo spraw tego typu. Wiele osób bezradnych, a wrażliwych, mówię tutaj właśnie o internautach, postanawia zgłaszać tego typu przypadki. One trafiają do Rzecznika Praw Dziecka i
naszym zadaniem jest przede wszystkim ocenić, czy dana sytuacja kwalifikuje się do podejmowania jakiejś interwencji, czy też nie. Ja wybrałem dwa przypadki z naszej praktyki, no i postaram się Państwu przybliżyć te sytuacje. Pierwsza sprawa to dotyczyła artykułu, też zdjęć zamieszczonych na portalu internetowym, satyrycznym portalu internetowym, należącym do jednej z największych polskich gazet. Ten materiał został zatytułowany "Bardzo głupie rzeczy, jakie można zrobić z dzieckiem". Ze względu na ochronę godności tych dzieci, które zostały przedstawione na tych zdjęciach, postanowiłem, że jednak nie będę tutaj prezentował tychże zdjęć, bo byłaby to jakaś taka wtórna, jakieś wtórne naruszenie godności, pomimo że mam tych dzieci, pomimo że mam świadomość, że na tej sali są specjaliści, którzy się na co dzień zajmują z trudnymi przypadkami i niosą pomoc dzieciom. Postanowiłem, że w skrócie właśnie opiszę te zdjęcia. Pierwsze z nich przedstawiało niemowlę umieszczone w mikrofalówce. Na drugim zdjęciu było przedstawione małe dziecko w klatce dla zwierząt. Zdjęcie zostało podpisane: dobrze, że nie zabrali mu pluszaka. Kolejne zdjęcie przedstawiało niemowlę przygniatane przez leżącego węża. Podpis: dzieci trzeba oswajać ze zwierzętami od najmłodszych lat, prawda? Inne zdjęcie, bardzo szokujące, znowu przedstawiało dziecko na grillu elektrycznym. Podpis: niektórzy ludzie po prostu uwielbiają udawać, że ich dzieci nadają się do jedzenia. Inne: niemowlę włożone do kanapki pomiędzy warstwy pieczywa. Podpis: była mikrofalówka, był grill, więc to nas zupełnie nie dziwi. Natomiast w przypadku dziecka przerzucanego w powietrzu, dwie osoby rzucały właśnie dziecko. Podpis był taki ciekawy: czy mały ma z tego radochę. Rzecznik praw dziecka uznał, że jest to absolutnie niedopuszczalne, żeby tego typu fotografie funkcjonowały, były w obiegu publicznym, ponieważ ewidentnie dziecko jest tutaj traktowane, jest wyśmiewane, jakaś pewna krzywda wyrządzona istocie tak naprawdę bezradnej, niesamodzielnej, uzależnionej w pełni od osób dorosłych, jest przedstawiana i jest jeszcze opatrzona takim prześmiewczym komentarzem. Zdjęcia pochodziły prawdopodobnie z zagranicy. W tej sytuacji rzecznik zastanowił się, co należy zrobić, żeby te zdjęcia były usunięte z obiegu. Postanowiliśmy, że sprawa zostanie zgłoszona Radzie Etyki Mediów. Rada Etyki Mediów jest pewnym ciałem kolegialnym, które zajmuje się przestrzeganiem przez wydawców, przez redaktorów karty etycznej mediów. W przypadku stwierdzenia naruszenia tejże karty może wystosować pewien apel, pewien dezyderat o usunięcie treści. Takie stwierdzenie, że dane treści, dany materiał prasowy narusza kartę etyczną mediów. W skardze napisaliśmy, że została naruszona zasada szacunku i tolerancji i ta zasada głosi, że poszanowanie ludzkiej godności, praw dóbr osobistych, a szczególnie prywatności i dobrego imienia jest obowiązkiem redaktorów, wydawców, osób zamieszczających różne materiały w prasie, także w internecie. Rada Etyki Mediów nie znalazła podstaw, by stwierdzić, że doszło do naruszenia którejkolwiek z zasad. Rada uznała, że dzieci zostały, że artykuł jest jakąś żartobliwą formą ostrzeżenia rodziców i opiekunów przed zagrożeniami, jakie mogą stać się udziałem dzieci w wyniku ludzkiej niefrasobliwości, głupoty, bezmyślności. Nie uznano, by zdjęcia ilustrowały krzywdę dziecka ubraną w żart, bowiem wszystkie dzieci na zdjęciach są roześmiane. Trudno jest podzielić te argumentacje
ponieważ można przyjąć, że Rada źle zinterpretowała pojęcie godności dziecka, sytuację naruszenia tejże godności, z tego powodu, że jakby na tych zdjęciach doszło do, znaczy, sam fakt zamieszczenia takiej publikacji w internecie przez wydawcę jest jakby osobnym aktem, zupełnie niezależnym od tego, co zostało kiedyś w historii zrobione, a tu mam na myśli te osoby, które krzywdę dziecku wyrządziły i sfotografowały tę sytuację. Więc każdy wydawca, który zamierza coś takiego zamieścić gdziekolwiek, powinien się zastanowić, czy tym swoim postępowaniem nie narusza, nie okazuje braku szacunku względem osoby ludzkiej, względem istoty ludzkiej. Kolejna rzecz to jest pewien kontekst. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę, celem prezentacji pewnych dzieł sztuki nawet na początku było to, że kontekst przedstawienia określonej sytuacji wpływa na taką totalną, ogólną wymowę tejże publikacji. Więc o ile mamy do czynienia na przykład z dziełem sztuki, wtedy możemy usprawiedliwić pewne publiczne przedstawienia. Natomiast jeżeli tego typu zdjęcia, jakie Państwu opisałem, znajdują się na stronie satyrycznej, wtedy mamy taki jasny dowód na to, że osoba, która zamieściła te zdjęcia, się wyraźnie naśmiewała z cudzej krzywdy. I więc takie zachowanie jest niedopuszczalne. Tak jak powiedziałem, problem polegał na niezrozumieniu istoty sprawy przez Radę Etyki Mediów. Rzecznik Praw Dziecka poprosił wydawcę o usunięcie tych zdjęć, jednakże wydawca nie odpowiedział na tę prośbę. Kolejny przypadek, z którym miał do czynienia Rzecznik Praw Dziecka, którym się zajmowaliśmy w biurze, to był przypadek naruszenia godności dziecka słowem pisanym. W serwisie społecznościowym Facebook został zamieszczony komentarz obrażający dzieci z zespołem Downa. Znalazły się bardzo brzydkie opisy, bardzo brzydki komentarz, który tak naprawdę można byłoby określić jako mowę nienawiści. Autor komentarza uznał, że chore te dzieci nigdy nie założą rodziny, lawirują jak rośliny, że trzeba je pozabijać. Rzeczywiście ten komentarz nie powinien się znaleźć, nie powinien być rozpowszechniany. Rzecznik Praw Dziecka zgłosił tę sprawę bezpośrednio Facebookowi. Wskazał, że tego typu treści propagują nienawiść i że ich zamieszczenie na stronie Facebooka jest sprzeczne ze standardami społeczności Facebooka. Reakcja była bardzo szybka, zgłoszone wpisy zostały usunięte, uznano, że doszło do naruszenia reguł używania serwisu Facebook, więc efekt był pozytywny. Jaki problem się wyłania z omówienia tych dwóch przypadków? Mianowicie taki, że nie zawsze osoby odpowiedzialne za publikację pewnych treści w internecie czy w prasie też mają świadomość tego, że godność dziecka jest tożsama z godnością istoty ludzkiej dorosłej, dorosłego człowieka. Czasem można odnieść wrażenie, że wielu autorów traktuje dziecko jako taką ubezwłasnowolnioną maskotkę, którą można sfotografować, umieścić w różnych kontekstach bezkarnie, bez świadomości, że jest to żywy człowiek, że tak naprawdę godność ludzka, godność istoty ludzkiej przysługuje z pewnym atrybutem, przysługującym od momentu tak naprawdę poczęcia do chwili śmierci człowieka. I że z obowiązku poszanowania tej godności, że obowiązek poszanowania godności człowieka ma pewne konkretne treści, aby zinterpretować te treści, można odwołać się do pewnych dziedzin wiedzy, mianowicie do antropologii. Dzięki wiedzy antropologicznej można poznać
co jest właściwością człowieka, jakie człowiek ma potrzeby, jaka jest istota człowieczeństwa i jakie, i dzięki temu można też później mieć pewną refleksję, jakie zachowania tęże istotę człowieczeństwa naruszają. Podsumowując, tak jak powiedziałem, że kontekst to jest pewien truizm, to jest oczywiście stwierdzenie bardzo często powtarzane przy różnych, w różnych sytuacjach, ale jak wcześniej, jak Państwu pokazałem na tych dwóch, przede wszystkim na tym pierwszym przykładzie, wiele osób zapomina o tym, że umieszczając pewne fotografie w kontekście prześmiewczym, satyrycznym, te osoby swoim działaniem, poprzez ten swój akt, dopuszczają się naruszenia takiej przyrodzonej godności człowieka. Jaką refleksję mam po zajmowaniu się tymi sprawami, po jej analizie? Mianowicie wydaje mi się, że prawo pozytywne, prawo stanowione w każdym państwie kapituluje wobec naruszeń godności dziecka w sieci internet. Internet jest przestrzenią ponadnarodową, więc rodzi to taki skutek, że trudno jest w pewnych konkretnych sytuacjach przypisać określony system prawny do konkretnych naruszeń zaobserwowanych w sieci. Trudno znaleźć, jest łącznik pomiędzy pewnym zdarzeniem a jego jakby reperkusjami w systemie prawnym konkretnego państwa. Jest to bardzo duży problem, więc wydaje mi się, że coraz częściej przypadki naruszenia pewnych, na przykład godności dziecka w sieci, takie przypadki, które wzbudzają w nas, w których nasza intuicja moralna mówi nam, że coś jest nie tak, że coraz częściej będą rozstrzygane na płaszczyźnie zasad etycznych, na płaszczyźnie etycznej. I stąd sądzę, że to powinno być inspiracją do tworzenia pewnych kodeksów etycznych typu przywołanego kodeksu etycznego mediów. Ale tutaj myślę sobie, że powinien taki powstać powszechny kodeks etyczny autorów przekazów medialnych zamieszczanych w internecie. Myślę, że tutaj jest przyszłość i tak jak kiedyś już zostało powiedziane przez starożytnych Rzymian, ubi societas, ibi ius. Tam, gdzie jest społeczeństwo, tam, gdzie jest jakaś grupa ludzi, tam pojawia się prawo. Ale nie lex, tylko jus, czyli pewne prawo, prawo zwyczajowe, prawo odkrywane przez członków danego społeczeństwa. I tak może być właśnie w przypadku przekazów medialnych, że może dojdziemy do tego, że pewne reguły zamieszczania treści w internecie będą skodyfikowane w jakimś takim ogólnie przyjętym kodeksie, a nie będzie to akt prawa stanowionego, akt prawa pozytywnego, akt tworzony przez przedstawicieli konkretnej władzy. To jest taki apel, by rozwój moralny podążał za rozwojem technologicznym, aby właśnie zauroczenie technologią zaprzęganą w służbę, do służby człowiekowi, nie odhumanizowało tejże technologii, nie przesłoniło poczucia powinności, poszanowania, godności osoby ludzkiej. Nawiązuję tutaj do słów pana dyrektora Bochenka, który mówił o tym, żeby dostrzegać człowieka na tle tych aktualnych technologii, współczesnych technologii. Dziękuję Państwu za uwagę. Ta tematyka jest bardzo obszerna, bardzo trudna, czasem łatwe przepisy, takie często używane pojęcia mają dosyć skomplikowaną definicję i jak przychodzi co do czego, to się pojawiają problemy. Sądzę, że te przykłady, które Państwu pokazałem, dwa przykłady,
pokazały, że można mieć różne poglądy, różnie interpretować to samo pojęcie, a tym pojęciem jest godność dziecka, godność człowieka. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeżeli Państwo byliby zainteresowani czy więcej, to proszę.